chociaż mój okręg obejmuje Mikuszowice Śląskie. Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, pana premiera Jarosława Gowina. Dziękuję za liczne przybycie. To jest ten czas, kiedy drużyna Zjednoczonej Prawicy jest, że tak powiem, już powoli się rozpędza w tej kampanii, w kampanii wyborczej. Istotne jest to, by poszczególne jednostki, województwo, powiat, miasto, żeby potrafiły ze sobą współpracować. Przypomnę krótko o naszych ambitnych projektach porozumienia Jarosława Gowina, które stworzyliśmy w ciągu ostatniego roku. Część rodziny i wtedy i do dzisiaj mieszka w Bielsku, więc to są w pewnym sensie strony moje rodzinne, z tego, że wystawiamy wspólne listy do sejmików wojewódzkich i wspólnych kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich. W przypadku wyborów na innych szczeblach samorządowych decyzje zostały pozostawione lokalnym strukturom poszczególnych trzech partii. Dobiega końca konferencja prasowa z udziałem premiera Jarosława Gowina. Pan premier udzielił dzisiaj poparcia panu Przemysławowi Drabkowi, kandydatowi Zjednoczonej Prawicy na urząd prezydenta miasta Bielska-Białej. Miałem przyjemność oczywiście uczestniczyć w briefingu prasowym i zabrać głos jako kandydat do Rady Miasta. W Bielsku-Białej udało się dojść do porozumienia z porozumieniem, czyli stworzyliśmy wspólne listy. Na listach Prawa i Sprawiedliwości są reprezentują listy Prawa i Sprawiedliwości osoby z różnych środowisk i to związanych politycznie z porozumieniem, z Prawem i Sprawiedliwością, jak i stricte działaczy społecznych, działaczy związanych z radami osiedlowymi.